witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla was, także jeśli chcecie wygrać takiego skina, zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Ja jestem na case dropie i oczywiście zapraszam was do wejścia sobie w zakładkę odbierz darmowe skiny. Tutaj sobie wpisujecie kodzik Esteban, możecie od razu sobie wypłacić skinka albo otworzyć sobie skineczkę za pieniążki, które dostaniecie. Oczywiście na stronce macie giveaway'e, gdzie macie co 6 godzin codzienny, co tygodniowy i co miesięczny giveaway. I to widzicie naprawdę, miesięcznie możecie zgarnąć sobie fenomenalne nagrody. Macie też dla konta premium, jak płacicie 5 dyszek, macie konto premium i jak kupicie, możecie sobie upgrade'ować skiny, otwierać lepsze skrzynki. A ja w dzisiejszym odcinku będę otwierał skrzynkę tylko z AK-47, czyli będę tą skrzynkę otwierał naprawdę bardzo dużo razy. Myślę, że za cały budżet możemy sobie otworzyć i mam nadzieję, że jakiś fajny kałaszek nam poleci. Ja nie przedłużam, otwieramy. Polecę sobie potem na upgrader z tym, co nam poleci, słabszym. I w pierwszej skrzynce jest AK Redline, także to będzie proficik, jest fajnie. 73 zł AK Redline Minimal Wear, bardzo ładnie. Jak tak ma lecieć, to niech tak leci. Druga skrzyneczka i jest frontside misji. O kurde, ja myślałem, że wiecie, że to będą safari mesze leciały, a tutaj dwie skrzyneczki i fajny naprawdę profit. Kurde, najdroższy itemek 1700 zł, no jakby poleciał Fire Serpent, byłby hit. No i teraz jest ten Elite Beat. Chyba, że w StatTracku? Nie, niestety nie. W StatTracku kosztuje około 25 zł, także jak był, byłoby spoko, ale niestety nie ma. I jest ten Uncharted, chyba on się nazywa, tak jest. No, field tested. Dobra, otwórzmy sobie dwie tym razem. W kolejnym odcinku przetestujemy skrzynki M4, AWP-y i tak dalej, i tak dalej. Teraz jest Ratrod i Blue Laminat. Ratrod może zwrócić. Factory New 12 Zico, Minimal Wear 21. No niestety, dwie skrzynki się nie zwracają. Otwieramy kolejne dwie. I jest tu, ojojoj, tutaj będzie naprawdę spoko. Mamy 146 zł, płacimy 57. Takie coś naprawdę może lecieć. Lecimy sobie kolejne skrzyneczki i jest frontside Misty. Zależy w jakim stanie, ale chyba jest dobry stan. Jest dobry stan, 7 dyszek. Kolejny raz skrzynka nam się zwraca. Dobra, to otworzę sobie 4. Jakby taki Fire Serpentik poleciał albo Bloodsport w StatTracku, byłby hit. Jest AK-47 Asimov, jest kartel, jest Orbit. Naprawdę super, 207 zł, płacimy 115. Super, super, jak tak ma lecieć, to niech leci, na to właśnie liczymy. Jest kartel, jest redline w słabym stanie. To będzie, no, 8 dyszek niestety. Dobra, kolejne 4 sobie otworzymy. I ojojoj, tutaj jest fatalnie. Tutaj jest fatalnie. Tutaj będziemy ostro, chociaż 76 ziko? Tam był w StatTracku elitarny, dobra. To 5 sobie teraz polećmy. Za 144 zł. I jakby tutaj było, ale jest frontside Misty. Nie jest źle, bo jest 113, no jednak troszkę w plecy. Dobra, ostatni raz otwieramy 5 skrzynek i jest średnio, bo mamy 104, chociaż jest profi, jest profi. Dobra, zostaje mi 7 dyszek na 13, jest dwie ostatnie skrzynki AK-47 w tym odcinku. Aj, no szkoda, że nie poleciał żaden jakiś hydroponika, Fire Serpent. No ale dobra, mamy naprawdę sporo skinów. Wiecie co, zrobimy sobie tak, że te tańsze sprzedam. Wchodzę sobie tutaj i zrobimy tak. Te poniżej dyszki będę sobie sprzedawał, bo naprawdę nie ma sensu ich nawet upgrade'ować. Dobra, w sumie całkiem dobrze poleciało, jak jest tak mało itemków. Chociaż wiecie co, do 2 dyszek. Do 2 dyszek sobie sprzedam, żeby było mi łatwiej upgrade'ować na jakieś lepsze skinki. Tutaj 15, 12, dobra, jest gites, cyk. Mieliśmy 900 zł na początku. No i co, myślę, że możemy sobie zaczynać od kartela. Na razie 2, P250, see you later, Factory New. I to nam niestety nie siada. Proszę. I to nam siada bardzo ładnie. To bo wiecie, tamten nie siadło, teraz musiał siąść, dlatego wziąłem droższego itemka i fajnie siadło. Dobra, taki ratrodzik. Co to jest? Operation Payback Pass. Na razy 10 chciałem to zrobić, ale nie siadło. Dobra,
Też na razy 10 na takiego gucika Brightwater. Jole by było, jakby siadło. No niestety nie siada. Dobra. 5 dyszek razy 2. O, AK-47 Redline, Factory New. I to nam siada, to nam siada bardzo ładnie. Znowu Redline na razy 1,5. Statrak AK-47 Orbit. Fajnie do tych kałaszków dzisiaj się ciągnie i niestety tym razem nie siada. Dobra, razy 5. Statrak Good Crimson Web. I... ach, niestety nie siada. Dobra, taki... myślę, że na razy 10 może polecieć. No kurde, na razy 10 naprawdę bardzo dawno mi nie siadło. Ale wiecie, może czeka na upgrade'ik razy 10. Jakiś tutaj droższy. Dobra, tu nie siada. To też na razy 10. Nope. Dobra, tu znowu niestety nie siadło. Point Disarray na razy 2. Statrak Case Hardened Factory New 5-7. I to też nie siada, ojojo, szkoda. Dobra, kostka na razy 2. Proszę, Survival Knife Boreal Forest. O kurcze, no i... no i niestety nie siada, niestety nie siada. Musi iść teraz wszystko na razy 5. Jeśli chcę, żebym filmik jeszcze uratował. Zobaczcie, zostaliśmy z niczym. Zostaliśmy z niczym. Prawie, no mamy... trochę jeszcze zostało. Nawet to nie siada na razy 2. Oj, oj, oj. O kurczę, ale teraz upgrader spalił. Fatalnie, fatalnie. No, naprawdę, kurde, dawno tak nie było, że tyle z rzędu mi spaliło. Może na razy 5 coś siądzie. I nie siada, ja pitole. Dobra. Oj, 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 dzisiaj słabiutko, naprawdę. Kurczę, szkoda. No cóż, nic dzisiaj nie siadło. Prawie zostaje mi 130 zł, ale ja już sobie to zostawię na kolejny odcinek. Także mordy, jeśli chcecie więcej takich filmów z testowania skrzynek danej broni, zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrypcję, zostawcie dzwona. No i co? Nie wiem.